Witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem poruszyć bardzo istotny temat. Często mnie pytacie, jak napisać do kobiety i dostaję takie wiadomości, czasem nawet screeny tam z komunikatorów internetowych czy z telefonu. Napisałem do dziewczyny i ona nie odpisuje, tak? I tam widzę co słychać, jak leci. I chciałem na to zwrócić uwagę, ponieważ często tego typu wiadomości nic nie wnoszą. okej, okay, jak ona jest temu zainteresowana, Spaliście razem, tam już 10 razy więcej, tak? Znacie się, ona jest zainteresowana, coś do ciebie czuje. To czasami nie ma znaczenia, co do niej napiszesz, bo ona i tak odpisze, ponieważ no, chce się z Tobą spotykać, ale kiedy to są pierwsze wiadomości, które wysyłasz dziewczynie, to często istnieje na to lepszy sposób niż tylko SMS, co słychać, tak? Który nic nie wnosi, który jest taki nieco chaotyczny, no bo co ta kobieta Ci ma. Na to wszystko odpowiedzieć. Co ma się odpisać na słowa jak leci. Nie wiadomo. Okej, okay. dobrze, jakby nie rozwijasz w ten sposób, tego SMS-owania, czy wysyłania wiadomości tekstowych. Także to zazwyczaj nie jest najlepszy pomysł na rozwinięcie tutaj dyskusji z dziewczyną, jeśli chodzi o formę y, pisaną. Dużo lepiej jest wysłać SMS-a, który sprowokuje dziewczynę do odpisania, przykładowo. Mam dla ciebie złą wiadomość. Założę się, że nie zgadniesz, co mi się przydarzyło. I wtedy ona myśli, o, ciekawe, nie? Co się stało, tak? Jest taka podekscytowana dziewczyna w tego typu sytuacji, kiedy dostaje taką wiadomość. Więc dużo lepiej coś takiego na początku wysłać, jak chcesz, jakąś jedną prostą metodę, no bo kobieta po prostu będzie tutaj bardziej zaintrygowana, zaciekawiona tym, dlaczego dostała takiego SMS-a. Też oczywiście można wysyłać SMS-y bardziej takie zabawne, żeby ją rozśmieszyć. Yy, przykładowo, ja już wiem, kogo mi przypominasz, ona tam się odpisuje kogo. Yy, tą aktorkę, która grała w Jamesie Bondzie. I ona ha, ha, ha. Po prostu nakręcasz emocje, tak? Yy, piszesz jej coś, co ma zabarwienie bardziej emocjonalne, niż czystologiczne, a większość facetów polega na tym, że piszą z kobietami czystologicznie. Jak leci, jak minął dzień, jak w pracy i co ci ona ma odpisać. Ma ci opisać swój cały nudny dzień, to jak była w pracy, układała ciuchy na półce w sklepie, czy może ma ci napisać, że miała 10 nudnych klientów. Tak jak mówię, jeśli ty jesteś z nią w relacji, ona coś do ciebie czuje, właściwie nie ma znaczenia, co napiszesz, bo ona Cię kocha, tam jest uczucie pomiędzy wami, więc tak czy siak ona będzie odpisywać w dłuższej relacji. Ale kiedy to jest początek znajomości, chcesz tą kobietę zdobyć, uwieść i wysłasz takie teksty jak, jak leci, co słychać, to niestety nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ no, jakby nie pociągniesz często tej rozmowy dalej za pomocą tego typu słów. I dlatego warto na to zwracać uwagę. Dlatego skorzystaj z jednego pomysłu. Albo z dwóch pomysłów, które Ci dzisiaj podałem, no i już będziesz wiedział, jak tą rozmowę, tą wymianę wiadomości pociągnąć. Założę się, że jeszcze tego nie słyszałaś, albo jeszcze tego nie słyszałaś. Dzisiaj Cię zdziwię, zadziwię, tak? Zaskoczę i ona wtedy już odpisuje dziewczyna. To mogą być właśnie tego typu teksty. I warto też zwrócić uwagę na to, że jeśli za dużo napiszesz dziewczynie, często, w pierwszym SMS-ie, a to jest nowo poznana kobieta, to nie zawsze, ale często kobieta nie odpisze, ponieważ nawet jej się nie będzie chciało tego czytać. Jak i tam wypiszesz całą litanię, miałem takiego rolnika na szkoleniu, który do mnie przyjechał i on dosłownie poznawał laski w internecie i on im pisał tyle w pierwszej wiadomości. Jak tam wstał rano, posprzątał yy, podwórko potem poszedł jakiś obornik wyrzucać, on wszystko to pisał w wiadomościach SMS, tak? Że jeździł traktorem, po co w ogóle tak pisać do obcej dziewczyny? Jaki to ma sens? Nie ma żadnego, ponieważ nie wygenerowałeś zainteresowania emocjonalnego, nie wytworzyłeś zainteresowania emocjonalnego, które ma kluczowy wpływ na to, czy kobieta chce dalej pisać, czy nie. Weź to pod uwagę. Przygotowałem coś dla Was w tym tygodniu. Najnowszy, najlepszy materiał, jaki zrobiłem do tej pory, jak pisać w interesujący sposób do kobiet, jak pisać emocjonalnie do kobiet. 3.0. Najnowszy materiał 50% taniej, właściwie ponad 50% taniej do czwartku do północy. Dlatego powinieneś sobie to wszystko pobrać, bo dzięki tej wiedzy będziesz bez problemu pisał do kobiet, one Ci będą odpisywać, będziesz rozwijał tą wymianę wiadomości, sms. No i kobiety będą zachwycone, jakie Ty masz umiejętności, jak Ty ją potrafisz zaciekawić, zaangażować w tą wymianę wiadomości pisanych. Także polecam przetestować, jak pisać w interesujący, zabawny sposób do kobiet. Najnowszy, najlepszy materiał, jaki zrobiłem do tej pory, 50% tani do czwartku. Pobierz pod spodem, bo dzięki tej wiedzy zrobisz naprawdę duży przełom, przeskok jeśli chodzi o interakcje z kobietami. Jeśli nie potrafisz pisać z dziewczynami, popełniasz tutaj błędy, czekają Cię problemy. Poznasz dziewczynę, spotkasz się z nią, no i co dalej, tak? Napiszesz jakąś bzdurę, y, zniesmaczysz ją, y, podirytujesz, bo Ty nie będziesz wiedział, jakiego języka komunikacji oczekuje dziewczyna, a w tym materiale przygotowałem dla Ciebie setki przykładów, jak w skuteczny sposób pisać emocjonalnie i zmotywować kobietę do kolejnego i kolejnego spotkania. Dlatego zobacz to koniecznie. Cały ten kurs 50% tani do czwartku do północy, a potem podnoszę cenę.